Dzisiaj jest 13 maja 2018 roku. Jesteśmy już pod katedrą. 8 marsz od mistrza Pileckiego. Jesteśmy przed ścianą. Jest płyta poświęcona 96 Polakom wraz. Proszę się ustawić kolem do tablicy, która honoruje udział i katastrofę 96 Polaków, którzy wraz z prezydentem Lechem Kaczyńskim udali się na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Tam, jak wiemy, polegli w katastrofie pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku. No to jest tablica, pod którą obecnie właśnie od roku 2016 składamy kwiaty. W pobliżu tutaj na terenie kościoła ma być jeszcze w tym roku wkopanie kamienia węgielnego pod pomnik, który będzie też pomnikiem oddającym chwałę polskim bohaterom, szczególnie funkcjonariuszom poległym w czasie II wojny światowej. Także ten udział naszej policji i straży pożarnej dzisiaj jest nieprzypadkowy, bo my będziemy tutaj obchodzić już teraz wszystkie święta, oddawać hołd naszym bohaterom właśnie i pod tablicą smoleńską, i pod obeliskiem, który tu stanie, którego wysokość to będzie co najmniej 10 metrów chyba, ale no, proszę Państwa, jeszcze nie widziałam projektu, dlatego nie wiem, ale projekt podobno wszystko, co się z tym wiąże, będą imponujące i będziemy mieli już gdzie w pobliżu kościoła, właściwie na placu kościelnym, właśnie składać wiązanki naszych bohaterów. Szanowni Państwo, czy wszystkie wiązanki z samochodu zostały już doniesione, bo chcielibyśmy złożyć kwiaty pogrzebowe. Szanowni Państwo, wszyscy tutaj i parlamentarzyści, i obecni tutaj sympatycy, członkowie Prawa i Sprawiedliwości, w naszych osobach, tym, którzy posiadają pieniądze właśnie, za chwilę je złożymy. Oczywiście.